Miałem odcinka. Nie wypłatę, ekstra. To jest dla ludzi. Sztuczna luź. Boże Jezu, co jest z wami? Nie wiem, co jest to z tymi wampirami. Boże, tak nagle... Tak nagle zaczęły głupieć. No i poszedł. Dobra, ale mam go. Znajdę sobie jakieś potężniejsze stwory. Co wątpię, chociaż... Skoro mam 5 samurajów wyszkolonych na 10 poziom, nie jest aż tak źle. 2 stwory mi zniknęły. Co oni tu mają? Co to jest? To jest przyspieszenie, to jest błyskawica. Co to jest, mordo Boże? Co to jest? To jest coś chyba jakby okres zła. Też nie jestem pewny, jeśli się tu naładuje. A to jest przyspieszenie, to jest błyskawica. Okay, a to co? Szczerze nie wiem. To jest spowolnienie. Albo zamrożenie. Nie wiem, bo przez tą zniszczoną grafikę nic nie widzę. Widzę tylko to, co muszę. Dobra, więcej wampirów mi uciekło? Nie, tylko jeden mi uciekł. Chyba ich przestanę bić. Bo jak tak patrzę, to jest troszkę bez sensu. Dobra, jeden odcinek na szkole nie przeszedł. Nie są daremne. Straciłem tylko 2 stwory, a ty straciłeś 10. Nie wczytam. Zapisz. Gra zapisana. Chyba zapisałem na tym samym sejmie co wcześniej, ale... To jest mało ważne. Mam 28 tysięcy, więc mogę sobie się pobawić za wyjście. A dobrze. Panu pozbędę. I pyk. Ok. Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie, albo jak strasznik strasznik Kuba. Dla nikogo nie trafiam. To jest dziwne zresztą, że mogę zabijać... ile kasy. Że mogę zabijać jego stwory na jego terenie. O nie, 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 ty musisz zginąć. O, o. Gdzieś jeszcze kotu. Dzień dobry! Na dzień dobry, wózkam ta. Za 3000. Jeszcze. Się jeszcze okaże, że zabiję mu wszystkie chłopiki. Wtedy będę miał. No mało prawdopodobnie. Jeśli miałbym mu zabić wszystkie chłopiki, trochę by to trwało. Za to on na pewno sobie tworzy je. To sprzeciw mnie. No nie chodź tu. Kurde, kasam ci chodź. Aha, aha, bardzo dobra. Dobra. Teraz trochę odrobi tej kasy. Nie ma źle, zabiłem mu trochę klików. I dobra. Spróbuję mu odciąć dostęp do jednych kryształów. I może dzięki temu coś się da osiągnąć. Chcę tu postawić drzwi, może jakąś pułapkę. Nic więcej tu nie zrobię, ale... Tak, nie, 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 nie mam drzwi! Kurde! Już teraz nic nie zrobię. Bo ja, jeśli opętam go, to i tak to mi nic nie pomoże. Bo... Nie mogę zajmować terenu przeciwnika, będąc w ciele kopika. No, na pewno zrozumieliście. Ale nie to? Robi to, robi to, dziękuję. Tak, który stwór? Nie, on mi chce wziąć... Co do? Jakim cudem on może być pozyskiwany? Czy mi to szybko? Okej, dzięki. Dobra, wybudujemy te drzwi. Nie, wybudujemy drzwi, nie ma kasy. Znaczy nie, że nie ma kasy, tylko po prostu nie ma ich kto wytworzyć. Skoro wszystkie demony żółciowe i trolle są zajęte. W ogóle wszystko jest zajęte. Nie, pułapka gazowa, pułapka mocnego słowa. Czujnik alarmowy.
A przeczytałem, myślałem, że to pisze czajnik alarmowy. Ale okej, na tym się nie lubi. Co za mędy? Chcę mi wziąć wampira. A jakbym ja wybudował oczyszczalnię? Nie wiem, czy dlaczego to chciałem powiedzieć wyrośnie. Może coś by to pomogło. Wiem o tym. Nie chciałbym, żeby mi go pozyskali, bo to by wtedy się źle skończyło. Okej, są drzwi, jest impreza. Okej, teraz mogę sobie tutaj otworzyć i wybudować sobie tutaj jeszcze jeden skarbiec. A co za tym idzie, jeszcze więcej kaski. No chyba, że mi tam będą rozwali drzwi. Czego bym się po nim nie spodziewał. W trzecim poziomie ten czar jest taki silny. Już nie wiedziałem. Na przyszłość. Uważać z czarami. Koleś się może wkurzyć. Ja żyję w ogóle. Oj tam, oj tam. Nie strasz, nie strasz, bo się zesz. Nie tak. Okej. Traciłem jednego hochlika w bitwie. Bo widzę. Musiałbym rozwalić te drzwi i wybudować jakieś mocniejsze, bo te drewniane długo nie podtrzymają. No po prostu to jest jedyny pomysł. Wyjdź! A właściwie odejdź. Idź do diabła. Idź do ojca. Daj mi pieniądze, aby mógł użyć czaru. Nie rób się jak. Szybko. Bo on się ze mnie śmieje. Nie wolno się ze mnie śmiać. Dobra, odciąłem go od jednych kryształów, co nie zmienia faktu, że drugie kryształy nadal tam stoją. Zobaczymy, na co to schodzi. No, widzę, że jego są dużo słabsze. Nie, dobra, nie zbieramy ich. Ja sobie z nich zrobię pożywkę na wampirki. O, szkumendo, nie wiąca. No proszę, nie atakuj go. Czy to się da pozbierać? Czy tam ktoś zginął? Nie, nie iść chciał. Amen. Dobra, tego nie zrobiłem. No teraz jak to nie pojadę. No to jest. Boże, ile tu tego jest? Aha, on ma wampiry. No i pytanie jest, skąd on ma wampiry? Zobaczymy, czy coś się tu da działać. Jeśli nie, to olewam. Ogólnie rzecz ujmując, słabo poszło. Gra załadowana. Nie ten gapi. A ten jeszcze gorszy. Chyba ten nie jedzie. Nie ten. Boże święty. Łocinka pójdzie na znalezienie właściwego save'a. Nie, to był ten save na stopę. Mam zbyt słabą armię.
tego zaczniemy. Straciłem jednego wampira. Jednak wybuduję sobie tą oczyszczalnię. Nie wiem co teraz. Tak sobie będę spoczywał po prostu. Zobaczymy co z tego wynika. Maski się długo trenują. Demon rzucony, szkoda gadać. Jakaś czarna lama, nawet nie wiem gdzie ona jest. Szósty poziom ma chyba. Trolle. Na trzecim poziomie. Nie, dobra. Wybuduję sobie koszary takie malutkie. Jest. I wywalę orki. Nie, wywalę trolle. A chcę, żeby przyszły orki. Bo orki jednak będą mocniejsze od troli. Już jestem okopany jako tako. Dzięki temu strażnik będzie mnie atakował. Przynajmniej będę się mógł spokojnie szkolić. Ile ja mam? 4, 5, 1. No dobra. Nie będzie. No, czekam na orki. Przeszedł ork? Nie. Że troli. Rolą mówimy nie. Tak jak żukom zresztą. No dobra, dwa wampiry, dwa smoki, demon, czarna lama, 5 samurajów, 6 olbrzymów, masakra inny, 3 tych pomyleńców, nichu. Dwóch barbarzyńców i jeden czarodziej. A propos, dlaczego nie mam czarnoksiężników? To jest dobre pytanie. Wskrzeszenie stwora, no pozdro. Wcześniej mi to mówicie. Może to będzie ktoś silny do wskrzeszenia. Podajmy więc. Pochwil na 10 poziomie. Kuszące. Kuszące, ale może będzie coś ciekawszego. Barbarzyńca. A co jest? Czekaj. Kogo kto zabił? Kto kogo zabił? Nie wiem, dobra. Za chwilę się okaże na pewno. Okej, troll na pierwszym nie, dama na pierwszym nie, domy życiowy nie. Ten półki co to ten hoflik na 10. Łucznik barbarzyńca 4. Ta wróżka to 3, to nie, albo to jest 5. To jest 5, to może. Może ten na 5 właśnie, wampir na 1, nie, olbrzym na 6, wampir na 7, barbarzyńca na 7. To sobie wezmę tego wampira. No, wampir. Dziękuję. Właściwie to ten wampir nie zginął, tylko przeszedł na stronę mojego przeciwnika, ale... No dobra, tak, straciłem go i odzyskałem. No to jest najważniejsze. Ten czas właściwie leci. Tak leci. Moi słudzy zmienią ten loch z wieczałą ruiny. Cieszy mnie to. Twoje stwory walczą między sobą. Tu walcz między sobą. Może mi ktoś wyjaśni? Znaczy ktoś tam próbuje ze sobą walczyć, ale coś mu nie wychodzi za bardzo. A tak przy okazji, skoro już tu jestem przy tych duchach, jakie one mają czary. Nie wiem co to jest za czar, chyba niewidzialność. Odbicie, a to jest... Tak, co to jest? A, to jest chyba ten... O, kurde. Dobra, i kto teraz giną mi powiedzcie? Bohaterów? No chyba barbarzyńca zginął, bo miałem 7 barbarzyńców. Albo zginął... Nic więcej, to chyba barbarzyńca musiał zginąć, tylko nie jest się ręki. Czarna dama na pierwszy. Pani już to rynkuje. A, ona nie żyje. Tego zaczniemy. Tego zacznijmy, drodzy państwo, że ona nie żyje. Aha, bardzo dobrze. Tak. Przepraszam. To jest. Chyba nie żyje.
Weź jej, oddaj hołd i ją zanieś na cmentarz. Marte stworzenie, no. Dobra, to może inaczej. Czy są jakieś trolle? Nie, tak samo jak nie ma orków. A chwila, wybudowałem. Dwa.